Co zrobić, żeby tego nie było? Myć. 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 Tak. Takie proste, a takie... proste, a takie trudne czasami. Cześć. Dzisiaj Maja znów się oszpeca. Tak. Dzisiaj robimy septum, czyli kolczyk w przegrodzie nosowej, który zresztą widać. To jest kolczyk, w którym można nosić prawie że każdy kształt kolczyka do piercingu. Można nosić prostą sztangę i dzięki temu kolczyk jest niewidoczny, tylko i wyłącznie kiedy głowa się przechyli do tyłu. Można też włożyć banana, można włożyć coś, co jest bardziej widoczne, czyli podkowę albo kółeczko. Tak. Takie właśnie o kółeczko. Dokładnie. Tak jest. Z każdym się wygląda inaczej. Podkowę też można, jeśli podkowa jest mocno rozchylona. Nie każda ma taki mocny jakby rozstaw tych kulek. Można ją tak jakby podwinąć i schować do góry. Oczywiście nie można tego robić na okres gojenia, bo ruszanie takiego kolczyka w tak drastyczny sposób, kiedy jest jeszcze świeżą raną, to jest niemiłosierny ból, no i oczywiście ryzyko wielu komplikacji. Najlepsza jest sztanga na pierwszy okres. Albo banan, ale banan też bywa uciążliwy i wkurzający. O tak. Tak, jedna z ważnych rzeczy, którą trzeba pamiętać, to to, że kolczyk w przegrodzie nosowej rusza się wraz z naszą mimiką, więc nie zawsze jest to kwestia, że on jest krzywo zrobiony, tylko często on sobie wędruje, dlatego warto kupić małe gumeczki, one są dostępne w niektórych sklepach, w sklepach do piercingu oczywiście. Nie w żadnych innych. Takie małe gumeczki, które jakby zatrzymują kolczyk i on się wtedy nie rusza, bo banan może nam wylądować z jednej albo z drugiej strony i to zupełnie jest normalne. Dobra, ale teraz najważniejsza rzecz, to jakby pokażemy, jaki jest główny cel każdego z moich filmów. Czyli pokażemy, jak to powinno wyglądać od strony technicznej i higienicznej. To, co teraz zobaczycie, pamiętajcie, żeby o te rzeczy zapytać piercera przed wizytą. Możecie wysłać maila, możecie zapytać na miejscu, zanim umówicie się na termin. Po prostu zapytajcie, jak wygląda kolczyk, jak on jest zapakowany, czy jest zapakowany właśnie jałowo, jak wyglądają rękawiczki, czy wyglądają tak, jak zobaczycie za chwilę, tak samo kleszcze i tak dalej. To są najważniejsze rzeczy. Po tym możecie już poznać, że ktoś jakby zapowiada się na to, że obsłuży was profesjonalnie i że żadnego syfa się nie złapie. Tutaj są wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, aby poprawnie wykonać przekucie. Pamiętajcie, żeby zwrócić na nie uwagę, przed tym jak pójdziecie do piercera, musicie o to zapytać. I żeby pokazał wam, jak wyglądają kleszcze. Kleszcze muszą być zapakowane w jałowy pakiet, to nie jest jakieś zwykłe opakowanie. Każdy taki pakiet musi mieć też znacznik, mój ma tutaj, że proces ten przebiegł poprawnie. Muszą też być rękawiczki jałowe, nie można przekuwać rękawiczkami diagnostycznymi. One służą tylko i wyłącznie do tego, żeby przygotować was i żeby sprzątnąć potem stanowisko. Oczywiście jałowa jednorazowa igła, to chyba standard. Jałowe waciki, które oczyszczą przed przekuciem i po przekuciu. Żadne tam jakieś w ogóle te okrągłe, takie kosmetyczne sprawy, nie. Tylko i wyłącznie jałowe zapakowane, jak widzicie, pojedynczo. Moje są akurat podwójnie, bo takie najbardziej lubię. No i Octenisept. Totalny must have. Nie może to być preparat żaden na alkoholu, żaden inny. Także pamiętajcie, żeby zapytać o to, czym będziecie mieć odkażane to miejsce. Kolczyk w przegrodzie nosowej robiłyśmy z Ewą 1,5 roku temu. Od samego początku wybrałam sobie sztangę ze względu właśnie na lepszy proces gojenia, że to pomaga i poza tym nie denerwuje w ogóle. Tak, nie denerwuje i też jakby nie chciałam się z tym kolczykiem jakoś szczególnie afiszować. Jeżeli chodzi o ból, to jest porównywalny do przekucia płatka nosa, z tym, że tutaj kładę nacisk oczywiście, że ból nie jest taki straszny przy profesjonalnym przekuciu. Tak, bo jest to wtedy bardzo, bardzo szybkie. To jest jedno pchnięcie i gotowe. Dokładnie. No dokładnie. I zawsze łezka, bo zawsze przy przekuciu nosa zawsze jest symboliczna łezka. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o proces gojenia, to muszę powiedzieć, że to jest najlepiej gojący się mój kolczyk. Mimo, że przegrodę masz zrobioną w chrząstce. Tak, w chrząstce. Tak. Miałam robiony w ogóle ten kolczyk na zimę i to był największy problem, bo wiadomo, że zimą to po prostu leje się z nosa. I to czasem piekło, ale nie jakoś przesadnie, było ok. Ogólnie to chyba pierwsze 3-4 dni faktycznie czułam, że mam coś nowego w nosie, a później już bez żadnego problemu. Jeszcze ważne jest to, że jeśli jesteście alergikami i po prostu leci wam z nosa, to
w tą porę roku, która jest dla was taka po prostu uczuleniowa, nie róbcie wtedy, ani tuż przed nią, mm-hmm. bo gojenie się, kiedy naprawdę, bo mówiłeś, że w zimie jakby bardziej ten, ale oczywiście nie chodziło o to, że jakoś chorowałaś, tylko nie. Taka woda z nosa, tak. Jakby to też nie wpływa aż tak bardzo negatywnie. Najlepiej jest to robić bardzo późną zimą lub wczesną jesienią, to jest taki najlepszy tak naprawdę, chociaż nie dla każdego, bo też na przykład alergice. Może być to tak, dla niektórych alergików i też czas osłabienia organizmu po lecie. Tak. Ja też odnośnie alergii też mogę powiedzieć z autopsji, bo sama jestem alergikiem. Mhm. Przy zagojonym kolczyku ja przynajmniej nie widzę żadnych jakichś utrudnień przy katarze siennym. Mhm. Może to też jest spowodowane tym, że mam najczęściej tą sztangę i jakoś już się nauczyłam też ją układać. Ale zawsze trzeba ją oczyścić dodatkowo, oczywiście. Tak. Ja już jestem nauczona, że Octeniseptem tam pryskam. Ale tak ogólnie właśnie nie jest jakiś szczególnie problematyczny przy właśnie tej takiej alergicznej porze roku. Ważne, żeby oczyszczać. Obalmy jeszcze jeden mit, a tak naprawdę obalmy to, że jest on mitem, bo jest to prawda. Niektórzy mówią, że to przekucie śmierdzi. Z każdego przekucia wydobywa się specyficzny zapach, który jest związany z tym, że wokół kanału przekucia, tak samo jak wszędzie na waszej skórze, złuszcza się naskórek. W tym miejscu ten naskórek nie ma jak oddychać i nie ma tak jakby gdzie się złuszczyć, więc złuszcza się wydzielając taką, to nie jest maś, tylko to jest takie... Jak to nazwać? Substancja. No taka substancja, ale jest bardziej stała, taka o żółtawym zabarwieniu, czyli o zabarwieniu naskórka. To jest normalne, że to czuć i że to daje zapach, tak samo z uszu, tak samo z pępka, tak samo z wargi i tak samo z nosa, tylko po prostu w tym miejscu cały czas to czujemy. Tak. Wynika to tylko i wyłącznie z tego i co zrobić, żeby tego nie było? Myć. Tak. Takie proste, a takie trudne czasami. Po prostu to jest normalne, że każde przekucie, nawet po wygojeniu, powinno się umyć. Zarówno kolczyk wyszorować, jak i całą okolicę dziurki. Dokładnie. Zupełnie normalna sprawa, wtedy na pewno nic nie będziecie czuć. Tak. Gwarantujemy. Wiele osób mnie pyta też, czy ten kolczyk powinien znajdować się w chrząstce, czy tuż pod chrząstką. I tak naprawdę odpowiedź pierwsza i druga jest prawidłowa, bo robi się go i tu, i tu. W zależności od tego, od krzywizny przegrody nosowej, ponieważ każda przegroda nosowa, mimo prostego, ładnego noska, jak zajrzycie do góry, zobaczycie, że ma swoje krzywizny. Dobry piercer wybierze tak to miejsce, żeby ono było maksymalnie proste. W sensie wybierze miejsce o największej prościźnie. Tak. Najmniejszej krzywiźnie. Wybierze miejsce o najmniejszej krzywiźnie i właśnie tam zrobi kolczyk. Zazwyczaj jest to tak jakby środek tego po prostu podstawy nosa, w tym miejscu kolczyk wygląda najlepiej. I miejsce wybiera się w zależności od tego właśnie, czy jest to skóra pod przegrodą nosową, czy przegroda, od tego, jak w danym nosie to będzie najlepiej wyglądało. Dlatego warto też zwrócić się do fachowca, bo on to miejsce wybierze tak, żeby kolczyk wyglądał prosto, żeby wyglądał dobrze. Minimalne odchylenia kolczyka od takiej prostoty wynikają zazwyczaj z lekkiej krzywizny przegrody nosowej, ale są to, tak jak wspomniałam, bardzo niewielkie wahania i często wynikają z tego, że kolczyk po prostu trzeba dobrze ułożyć w środku, bo gdzieś tam jest powiedzmy naciskany, czy nie jest jakby wyrównany, prawda? Tak. Bo to jest też taki kolczyk, który troszkę żyje własnym życiem. Ja miałam na przykład ten kolczyk i mnie denerwował bardzo. Denerwowało mnie to, że tak naprawdę on sobie wędrował troszkę jak chciał. I mimo tego, że miałam gumki, to zawsze było coś nie tak. Źle wyglądałam w kolczykach, które były mocno poniżej. Mm-hmm. Banan był w porządku, ale cały czas on jakoś tam wędrował, denerwował mnie to i wyjęłam go. Nie był praktyczny po prostu. Dla mnie każdy kolczyk, który po prostu nie był praktyczny, zrobiłam go, nie był praktyczny, mimo że dobrze wyglądał, rezygnowałam z niego, bo dla mnie to jest po prostu ważniejsze. Ja najlepiej się czuję właśnie w sztandze albo w kółku, bez kółki, tak segmentowym, bo nic nie dotyka i nie denerwuje. Bo inne cię lekko te gilgotają. Tak, gilgocze i chcę cię kichać. To jest niefajne. Dobra. Ale tutaj pięknie, byłeś moją modelką. Wytrwałam. Dziękuję bardzo.
mamy plany na kolejne szpecenie Mai. Tak. Spotkamy się za kilka tygodni, tak, na przekucie wargi i też nakręcimy z tego film. Tak. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Cześć.